Gdy w 1911 roku Maria Curie odbierała Nagrodę Nobla, nikt nie podejrzewał, że promieniowanie, na które była przez wiele lat narażona, stanie się przyczyną jej śmierci. Śmierci na skutek białaczki, choroby układu krwiotwórczego, której w tamtych czasach nie potrafiono leczyć. Dopiero w latach 50. amerykański lekarz Donald Thomas dokonał pierwszego udanego przeszczepienia szpiku. Leczenia, które stało się symbolem walki z nowotworami krwi. Czy jednak doskonałym? Nie zawsze. Dlatego medycyna wchodzi powoli w nową erę leczenia, stosując metody, które do walki wykorzystują nasz własny układ odpornościowy. Tylko jak do niego przemówić, by opanował toczącą się we krwi chorobę? Zapraszamy Cię do wysłuchania krótkiej historii, która zaczyna się w kościach. Jeśli przetniesz na pół miednicę, kość udową, czaszkę czy kręgi, zobaczysz, że nie są puste w środku. W ich wnętrzu znajduje się szpik, czyli wyglądająca jak czerwona gąbka tkanka, która wypełniona jest komórkami macierzystymi. To uniwersalne komórki, z których mogą powstać wszystkie rodzaje krwinek. Transportujące tlen krwinki czerwone, walczące z wirusami i bakteriami białe krwinki oraz tamujące krwawienia płytki krwi. W zależności od zapotrzebowania organizmu, komórka macierzysta podejmuje decyzję, kim zostać w przyszłości. Proces dojrzewania, czyli szkolenia na krwinkę, będzie żmudny i trwać może nawet kilkanaście dni. Jak pewnie dobrze pamiętasz, okres dojrzewania niektórzy przechodzą naprawdę ciężko. Tak ciężko, że aż rakotwórczo. Czasami zdarza się tak, że jedna z komórek, która szkoli się na białą krwinkę, mutuje. Czemu? Przyczyn jest wiele. Związki rakotwórcze, promieniowanie, niezdrowy styl życia czy po prostu pech. Więcej na ten temat opowiedzieliśmy w odcinku o nowotworach. Bunt komórki polega na tym, że przestaje dojrzewać i zaczyna mnożyć się lawinowo, bez jakiejkolwiek kontroli. Jeśli proces ma miejsce podczas szkolenia się białej krwinki w szpiku, mamy do czynienia z białaczką. Jeśli natomiast wydarzy się później, podczas dojrzewania krwinki poza szpikiem, na przykład w węźle chłonnym, mamy do czynienia z chłoniakiem. Lokalizacja inna, ale mechanizm ten sam. W białaczce klony zmutowanej komórki zalewają szpik, zajmując miejsce dla szkolących się zdrowych komórek. W efekcie powstaje mniej czerwonych krwinek, co prowadzi do niedokrwistości i osłabienia. Powstaje mniej płytek krwi, więc chorzy łatwiej krwawią, a niewinne uderzenie wywołuje u nich siniaki. No i wreszcie powstaje mniej białych krwinek, co objawia się spadkiem odporności. Z kolei w chłoniaku charakterystycznym objawem będzie najczęściej powiększenie zajętych przez komórki nowotworowe węzłów chłonnych. Z czasem jednak przechodzą do krwi i szpiku, więc pojawiają się objawy takie jak osłabienie czy krwawienia, a chłoniak zaczyna przypominać białaczkę. Oba te nowotwory krwi swoją naukową karierę zaczęły dopiero w XIX wieku. W końcu to wtedy paryski lekarz Alfred Donnet pobrał próbki krwi od pacjentów, którzy prezentowali charakterystyczne objawy. Następnie krew obejrzał pod mikroskopem. Na szkiełku zaobserwował bardzo, bardzo dużo komórek, przypominających białe krwinki. Od tego czasu do pierwszej w miarę skutecznej terapii upłynęło ponad 100 lat. Na samym początku leczono tylko pojedyncze objawy. Gorączkę zbijano chininą, ból łagodzono opium, a na niedokrwistość podawano żelazo. Później białaczki próbowano leczyć przetoczeniami krwi, ale efekt był loterią. Zanim odkryto grupy krwi, każda transfuzja była rosyjską ruletką. Równie dobrze jak pomóc, mogła zabić w reakcji poprzetoczeniowej. Odpadała też chirurgia. W końcu nie można wyciąć ani krwi, ani szpiku. Prawdziwy przełom w leczeniu przyniosła wojna. A konkretnie badania nad gazem musztardowym, który wojsko niemieckie wykorzystało w lipcu 1917 roku podczas bitwy pod Ypres. Alianci, bojąc się powtórki, badali pochodne substancje i odkryli, że uszkadzają zdolność szpiku do produkcji krwinek. I tak gaz musztardowy okazał się skuteczny nie tylko na polu bitwy. Po wojnie naukowcy zaczęli wytwarzać jego pochodne, tworząc substancje takie jak busulfan czy cyklofosfamid, których używamy w leczeniu białaczek i chłoniaków do dziś. Wraz z szeregiem innych, później odkrytych związków, tworzą tak zwaną chemioterapię. Jej działanie sprowadza się do zablokowania powstawania DNA w mnożących się nowotworowych komórkach. W efekcie ich niekontrolowany podział zostaje zatrzymany. Jednak problem w tym, że chemioterapia działa na wszystkie mnożące się komórki organizmu, więc zabija również te, które codziennie mnożą się, na przykład na skórek, na błonek przewodu pokarmowego czy płuc. Chemioterapia działa więc jak granat. Wrzucasz go do organizmu i liczysz, że pokona komórki nowotworowe, trzymając kciuki, żeby nie wyrządził zbyt dużej szkody tym zdrowym.
Walka przy użyciu chemioterapii jest zatem wyścigiem o to, by zniszczyć agresora, zanim zniszczeniu ulegną tkanki pacjenta. A co jeżeli choć jedna z nieprawidłowych komórek przetrwa wybuch granatu? Skoro potrafi dzielić się bez jakiejkolwiek kontroli, to z jednej ocalałej komórki powstają dwie. Z dwóch cztery, z czterech osiem, wiesz dokąd to zmierza. Po jakimś czasie możemy stwierdzić wznowę, obserwując wzrost liczby komórek nowotworowych we krwi pacjenta. To może spróbować czegoś mocniejszego. Podajmy pacjentowi tak dużą dawkę chemioterapii, żeby mieć pewność, że zablokuje wszystkie podziały komórek we krwi. No świetnie, ale to dla nas byłoby śmiertelne. Chyba, że zaraz potem wpuścimy do organizmu zdrowe komórki macierzyste, które zadomowią się w opustoszałych przestrzeniach naszych kości. To właśnie idea przeszczepu szpiku, a dokładniej przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych. Tylko skąd je wziąć? Najlepiej od innej, zdrowej osoby. Cała trudność polega na znalezieniu odpowiedniego dawcy, którego komórki będą na tyle podobne do naszych, że organizm uznaje za swoje i ich nie zniszczy, co skończyć by się mogło fatalnie. Dawcami mogą zostać najbliżsi, ale też niespokrewnieni, dlatego na świecie działają międzynarodowe bazy dawców, do których i ty możesz dołączyć. Boisz się nakucia miednicy i pobrania szpiku z kości? Żaden problem. Komórki macierzyste można też pobrać z krwi, jednak w zamian kilka dni wcześniej musisz przyjmować lek, który sprawi, że komórki macierzyste napłyną do niej ze szpiku. Wreszcie, krew można też pobrać od samego chorego, odfiltrować z niej komórki macierzyste, podać pacjentowi chemię, która wybić ma na przykład białaczkę, a potem zwrócić mu komórki. Metoda bezpieczna, jednak istnieje ryzyko, że nie uda nam się całkowicie oczyścić krwi i zostaną w niej jakieś komórki nowotworowe. Jeżeli więc chemioterapię porównywaliśmy do granatu, to przeszczep szpiku to rozbrajanie bomby. Trudne, obarczone dużym ryzykiem, koniecznością znalezienia odpowiedniego dawcy, działaniami niepożądanymi. Dlatego też zarezerwowany jest dla osób, które będą w stanie to przetrwać. Medycyna poszukiwała innych rozwiązań. Wszystko ułatwił drobny szczegół, który zupełnie zmienił zasady gry. Zorientowano się, że białaczka białaczce czy chłoniak chłoniakowi nierówne. Mimo podobnego obrazu w mikroskopie, jedne przebiegają łagodnie, drugie dramatycznie. Jedne leczy się prosto, drugie wręcz przeciwnie. Zaczęto więc poszukiwać przyczyny i okazało się, że wszystko zależy od mutacji, która dotyka komórkę szkolącą się na białą krwinkę. Od tego, na jakim etapie szkolenia występuje i jakie efekty wywołuje. Nowotwory krwi zaczęto więc od siebie odróżniać i klasyfikować, rozróżniając typ i miejsce mutacji czy białka, które występują na powierzchni komórek. Dzięki temu można było łatwo odróżnić zdrowe krwinki od tych nieprawidłowych, a ich cechy charakterystyczne wykorzystać w leczeniu. Nastąpił więc koniec ery wrzucania granatu, a nastał czas strzelania ze snajperki. Rozpoczęła się era terapii celowanej, w której specjalnie zaprojektowane substancje są w stanie rozpoznać cechy zmutowanych krwinek. W przeciwieństwie do tradycyjnej chemioterapii, działającej na wszystkie dzielące się komórki, leki celowane rozpoznają wyłącznie te nowotworowe i blokują ich możliwość dalszego mnożenia się. Dziś takie substancje są już podawane pacjentom chorującym na ostrą białaczkę szpikową. No ale co z wszystkimi pozostałymi typami białaczek? Co z chłoniakami? Czy mamy leki uwzględniające wszystkie możliwe mutacje, jakie występują i są w stanie wystąpić? Niestety nie. A nawet gdybyśmy mieli, to u części pacjentów takie leki nie działają, bo ich komórki nowotworowe ignorują podawaną substancję. Na szczęście pojawiła się nowa nadzieja. Co gdyby do walki z nowotworem wykorzystać najlepszych zabójców, jakich posiada nasz własny organizm? Masz na myśli białe krwinki? Przecież w białaczkach i chłoniakach większość z nich jest zmutowana i nie działa tak jak powinna. No to kto ma walczyć? Bardzo niewielka część naszych białych krwinek pozostaje zdrowa, jednak nie rozpoznaje komórek nowotworowych jako wroga. Dlaczego? Dlatego, że zmutowane białe krwinki powstały z naszych własnych komórek, które organizm stworzył, wykarmił i wychował. Układ odpornościowy ma związane ręce. Nikt przecież nie zabija swoich. Naukowcy znaleźli jednak sposób, żeby zmusić zdrowe białe krwinki do rozprawienia się z tymi nowotworowymi. Swoje odkrycie nazwali technologią CAR-T. Zobaczcie, o co w tym chodzi. Najpierw pobieramy od pacjenta krew. Następnie oddzielamy z niej niewielką grupę zdrowych żołnierzy, białych krwinek, a z nich izolujemy limfocyty T, czyli te, które walczą z bakteriami i wirusami. Następnie musimy je przeprogramować, aby nauczyły się identyfikować komórki nowotworowe. Do przeprogramowania używamy specjalnie przygotowanych wirusów, które infekując limfocyty T zmieniają ich materiał genetyczny.
W efekcie nasi żołnierze otrzymują prosty rozkaz. Gdy spotkacie komórki nowotworowe, nie miejcie litości. Gdy limfocyty T są gotowe, pora przygotować pacjenta. Podajemy mu chemię, by możliwie obniżyć liczbę zmutowanych komórek. Musimy to zrobić, ponieważ walka z nieprzyjacielem wywołuje stan zapalny. Jeżeli będzie zbyt duża, na polu bitwy, którym jest nasz organizm, wywołamy pożar. Po kilku tygodniach przeprogramowane limfocyty T trafiają z powrotem do pacjenta. Gdy się tam znajdą, rozpoczynają rzeź zmutowanych białych krwinek. W efekcie nasz układ odpornościowy ma szansę odzyskać kontrolę i nie pozwolić na ponowny rozwój choroby. Z czasem objawy ustępują, a w organizmie ponownie robi się miejsce na zdrowe krwinki, zarówno czerwone, jak i płytki krwi. Możliwości zastosowania CAR-T bada się w coraz to większej liczbie nowotworów. Nie tylko krwi, ale też piersi, jajnika czy mózgu. A wyobraźcie sobie, co gdybyśmy mogli określić cechy charakterystyczne każdego znanego nam nowotworu. Mamy nadzieję, że podobał Ci się ten odcinek. Jeśli tak, daj łapkę w górę i napisz w komentarzu, co myślisz o nowoczesnych terapiach, no i nowej formie filmów. Do zobaczenia!